Proszę Państwa, są różne tajemnice. Tajemnica fatimska, tajemnica spowiedzi, tajemnica lekarska, tajemnica twierdzy szyfrów, tajemnice natury. Dlatego zapraszam na kolejny odcinek programu Bliżej Natury. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Bliżej Natury. Dzisiaj postaramy się zgłębić tajemnice, jakie skrywa nasza Matka Ziemia. A któż może być bliżej tych tajemnic, jeśli nie niedoceniany, styrany życiem górnik? Zaprosiliśmy do nas górnika z jednej ze śląskich kopalń, aby nam o tym opowiedział. Panie Andrzeju. Panie Andrzeju! Ja już nie. Kaj mu go dać, ja? Przed siebie. Ja tu mu go dać, ja. Widzę, że z charakteryzatorką nie miał pan przyjemności. Chłopio, prosto z gruby dupia, nie z dancingu! Dupać z gruby, prawda, iść z kopalni. Ja, dupać to jest dupać, synku. Tak. Panie Andrzeju. Ja. Co pana dzisiaj dziwnego, tajemniczego spotkało na kopalni? Najbardziej mnie zadziwiło, że kumbaj działał. Ale mieliśmy o naturze rozmawiać. No on z natury nie działał. Dobrze. Niech nam pan zatem powie coś na temat tajemniczych liści paproci odbitych w węglu. A, hopie, to nie ma żadna tajemnica. A czy to jest tajemnica, ale zakładu, rozumiesz? Bo oni mają taką maszynę, taki sztympel, co te paprotki na tym węglu dup. A gorole to po 15 złotków kupują. Tutaj gorol cudzoziemiec, prawda? Gorol, synku, to jest gorol, rozumiesz to? Tak. Ale ja ci powiem tak, richtig tajemnica na grubie, to jest metan. O. Hopie, tego nie widać, ale jak dupnie, to ino roz. Dupnie, czyli uderzy, prawda? Wybuchnie. To też ci zaraz dupna. Dobrze, to zatem jak sprawdzacie, gdzie jest? No jeden idzie z przodku z zapalniczką, rozumiesz? Szkirt. Dup i golić się nie trzeba, pyzwo polony. To bardzo niebezpieczne, prawda? No hopie, na grubie jest zawsze ryzyko, zawsze jest. No ale taka robota. Dobrze, gruba kopalnia, tutaj tłumaczę, prawda? Panie Andrzeju, była kiedyś taka legenda, łysku z pokładu Idy. Ja, ty! On robił na kopalni kawu kardutowy, rozumiesz? I on za Bucka się zwolnił, rozumiesz? Wziął sobie ta emerytura pomostowo, kupił se Matiza, rozumiesz? To mu pieruństwo do studzienki wpadło. Pieruństwo, coś złego. Czyli ja. Matiz, no. I... I jak mu to wpadło, rozumiesz, to on teraz zasie przyjął na KWK Marcel i dupie na nowego. Tutaj ciekawostka, prawda? Dupać, czyli zarabiać pieniądze. Ja, ale słuchaj, ja ci teraz powiem. Taka richtig tajemnica na grubie, synku, tak. To jest skarbnik. O, to bardzo ciekawe. Ja, ty, to jest ciekawe, bo hopie, ten pierun, co wypłata 15 złotków bierze, a tego nie widać! Nie widać! Pan chyba o innym skarbniku mówi, prawda, tutaj? No ja, bo tego z gorczkiem złota jeszcze żaden nie widział. Chyba go te k*** ze związków zamknęły. Hmm.
urzędnicy z kopalni. Ten program oglądają dzieci. Ale hopią się znerwowo, bo haj, no przez takich właśnie goroli ją muszę dupać. Przez takich warszawioków jak ty, rozumiesz? Ja mam to w życiu i da se. W życiu, czyli w czterech literach symbolicznych. Niestety nie dowiedzieliśmy się dzisiaj niczego o tajemnicach Matki Ziemi. Mom, słuchaj, warszawioku. Mom, ta korystyk tajemnica na grubie. Tak? To są szczury! Szczury! Ja, one tam są! Tylko nikt nie głodu, bo by sanepid gruba zabrzył! Ja, a mój ujec przed wojną widział szczura 15 kilo! 15 kilo! I co? Ten szczur godął! Godął! Mówił. Godął, ciulu! Godął. I on padł do ojca tak. Idź za hołdy. Takie śląskie góry, prawda? Wykop tako dupno dziura, rozumiesz? Tak. I wciepnij tam zgnite jabłko. I zasuj. Zakop. Zasuj. I on tak zrobił, rozumiesz? I wyrosło mu tako dupno jabłonka. Wielka jabłonka. Ja, i to jest gorolu tajemnica natury. Rozumiesz to? To jest tajemnica natury. Z całym szacunkiem, panie Andrzeju, to jest chyba jakaś legenda. Prawda? To nie ma żadna legenda, ciulu. Legenda jest taka, że ten szczur zeżor konia. Ale o k***a to nie wierza.